Witam. Dziś sobotni dzionek, od samego rana pracowity. Najpierw prowadziliśmy tokarkę korankę. Nowy właściciel ją odbiera w poniedzieli. Została zapakowana, oplandekowana, żeby nie zmokła. Tu jeszcze do niej akcesoria. Szynki i stała ruchoma, nie bardzo widać, bo wieczór robi, ale czeka na odbiór klienta. W poniedzieli mają odebrać, a dzisiaj został w warsztacie. Zrobiliśmy przemeblowankę troszkę, całkiem inaczej jest jak było, ze względu na to, że ta koreanka stała tutaj, teraz stoi tokarka zakupiona w styczniu. 560 na 1000. Jeszcze trzeba posegregować noże, mniejsze do tej małej, większe do dużej, ale już wieczór. Cały dzień dzisiaj prawie zeszło z przemeblowaniem. No i tutaj była tokarka, frezarka tamta, nowa. Teraz jest jarucinka tu wstawiona, ze względu na to, że ta była bardzo wysoka i zasłaniała trochę tutaj w oknie światło. Także przemeblowanie jest. Jarocinka została tu, na miejsce tej jasnej, a jasna została tutaj na ścianie postawiona. Także kto wcześniej oglądał filmiki, to wie, że troszeczkę się pozmieniało. Trochę warsztat rozjaśniał od nowych maszyn. Powolutku będziemy wymieniali na nowe. Jeszcze te wiertarki zostały, ta druga. Jeszcze jeżeli się sprzeda, to zostanie zmieniona na nową też. No a tutaj ostatni zakup właśnie jest, tokareczka nieduża, 1000 stoczenia, prześwit wrzesiennika 52, silnik chyba bodajże 2 kW, także do moich potrzeb drobnych idealna. A na grubsze rzeczy się będzie robiło tą dużą tam, co stoi. Tam ma prześwit wrzesiennika 105 mm, silnik 8 kW, waga 2 200 tony, także 8 kW, a 1,5 kW czy 2 kW to jest różnica, nie? No do drobnych jakichś tam bolców, spożni, tulejek, właśnie mi brakowało takiej maszynki, ale nie miałem gdzie wstawić i ze względu na to, że teraz ta koreanka, która praktycznie u mnie nieużywana była od 3 lat, została sprzedana, to na jej miejsce tutaj myśmy pozamieniali trochę, poszła ta nowa maszyna tam, a tutaj mała na miejscu tej nowej. Także troszeczkę się pozmieniało w warsztacie. Kto chętny odwiedzić mnie, to zapraszam. Chętnie porozmawiamy, no już się wieczór robi, cały dzień dzisiaj. Dobrze miałem pomocników dwóch, synowie, to żeśmy dzisiaj działali. Tu jeszcze poniedzieli porządek muszę zrobić na tym regale, bo tu właśnie dużo nożów drobnych jest, mniejszych, małych, dużych, trzeba to wszystko posegregować. I drugi regał zrobię właśnie tutaj do tej dużej maszyny, będą duże noże, a do tej małej tutaj właśnie zrobię regał na ścianie. Taki i tutaj się właśnie poprzenosi stąd, bo tutaj właśnie pozostałości jeszcze po tamtej dużej maszynie. Ze stożkiem Morsa 5, także a tu jest 4. To także wszystko posegregujemy, posprzątamy. Dzisiaj już godzina jest 21, minęła 21. Od 7 pracowity dzień. No jeszcze tą trzeba podłączyć, bo nie podłączona jest. Dopiero została, tego trzeba założyć wtykę albo ją podłączyć tam bezpośrednio pod rozetę. Zobaczymy, jak się będzie spisywała. Także mówię, do takich drobnych rzeczy. Druga tokarka mała nie była potrzebna, no bo tak to wszystko się robiło na tej, albo na tej koreance, która tutaj właśnie tam poszła do sprzedaży. Dobrze, tyle na dzisiaj. Teraz trzeba jeszcze
jakiegoś browara wsiąknąć i czekać do niedzieli. Jutro się może coś na motocyklu pojeździ, jak będzie pogoda. Dzisiaj to właśnie oblało u nas strasznie, burza przeszła, ale nic nie narobiło żadnych krzywd ani szkód. Także warsztatik troszeczkę się zmienił. Ta wiertarka jest do sprzedania, tak jak kiedyś mówiłem, jakby ktoś reflektował, to zapraszam. Sprawna, cichutko chodzi, posuwy mechaniczne. Posuw mechaniczny, ręczny. Przełożenia też mechaniczne. Skokowe i płynne. No, dobra. W poniedzieli to jeszcze porządku, trzeba trochę zrobić, posegregować i się brać dalej za robotę. No, spawalnia została tak jak jest. Nic się nie zmieniło. No, już wieczór zapada. Wieczór powoli. Ojej, dobra, idę chłodne piwo wyciągnę. Posiedzimy troszeczkę i trzeba iść spać. Na razie, dzięki, pozdrawiam i zapraszam na następne filmiki. Hej!